Wprowadź kod i odbierz 10 zł rabatu na stronie alsen.pl. Z racji tego, że kolorystyczne buildy już mi się trochę znudziły, to teraz najwyższa pora, żeby testować limity postaci. I dzisiejszą pierwszą kandydatką na limity postaci jest Ewelinka, którą dzisiaj będziemy stosowali pod full AP. Tutaj macie konkretnego builda w item secie i macie tutaj najbardziej umożliwiające ability power przedmioty, które jesteśmy w stanie budować w tym meczu. Łącznie posiadać będziemy okolice 1200-1100 AP. Prawdopodobnie one-shoty będą gwarantowane, bo Ewelinka jest taką postacią, że jeżeli kogoś ucałuje i potem praktycznie pierdnie na tego użytkownika za pomocą swojego Q, to od razu przeciwnik dostaje one-shota. Nie wierzycie? To oglądajcie ten materiał. Kawka, herbatka w dłoń, ewentualnie jakiś popcornik. I zaczynamy. W skrócie mogę oznajmić, że im dłużej trwa ta rozgrywka, tym więcej mamy Adaptive Force'a, czyli zwykłego AP. Poza tym dodatkowo mamy jeszcze skrócenie naszego czasu odnowienia wobec Transdance'a, a także mamy za każde zdobyte zabójstwo na jednym konkretnym użytkowniku mamy Huntera, który przyspiesza na naszą postać. To jest bardzo dobre, jeżeli chodzi o wykorzystanie naszej postaci w lejcie. Dlatego co? Początki będą trudne, głównie skupimy się na farmie, ponieważ Ewelinka jest postacią, która dopiero po ultimate ma jakieś praktyczne zastosowanie, bo staje się niewidoczna i wtedy tym pozycjonowaniem i odpowiednim zadawanym damage'em jesteśmy w stanie porobić każdego. Metodologia twoich wypowiedzi jest doskonała, no ale serio tak jest. Przecież na przykład Malcolm to powiedział w poradniku jak nie grać talonem, że talon za pomocą swojego E to tak jakby sika na tą, na ścianę i do momentu kiedy ściana nie będzie sucha, to nie może przez nią przeskoczyć. Trochę paradoksalna sytuacja, ale tak w sumie jest. Pierdy są OP w tej grze i Ewelinka jest tym żywym przykładem. Widzieliście jej tyłek? Oh my god, to jest niesamowita sprawa. Dobra, my tu gadu o postaci, ale co? Mogę wam trochę przytoczyć temat, który jest dosyć kontrowersyjny, albowiem, jaka jest według was najlepsza postać w LoLu? Proszę napisać swoje preferencje i dlaczego. Możemy też najbrzydszej postaci, najładniejszej, wiecie, żeby urozmaicić jakoś content, bo tak naprawdę to ostatnio to tylko są suche gameplaye w stylu siema, dzisiaj gramy kolejną postacią. A tak, to się nigdy was na takich live'ach o to nie pytałem, dlatego śmiało podawajcie swoje typy. Mi się tam najbardziej, to mówię, podoba Ahri, Eliska i ewentualnie jest jeszcze... W sumie Ewelinka też nie jest złą postacią. No to Ahri fajny charm i czasem Lissandra jest broken. Mówisz, że Lissandra? Nie wiem jakoś. Nie wiem jak Lissandra, szczerze mówiąc nie oceniam jej nigdy pod tym względem. Wiem, że to jest na pewno zimna suka. Z wyglądu to kocham Yumi i Vex, a czyli taka klasyka. Nidalee w stroju świętego Mikołaja? Czekaj, Nidalka nie ma takiego skina. Chyba, że wchodzisz na jakieś strony, gdzie takie rzeczy są. I to nie takie, wiecie, no... W formie z strojem, tylko bez stroju. Na takim słynnym portalu, który jest słynny z filmów typu horror. Gdzie pełno takich dziewczyn się po prostu boi. Rek'Sai pod względem gameplayu mnie oczarowała totalnie, jakby możliwość niszczenia jednostek za pomocą True Damage'a jest zacna. Serio? Kurdełe. No to ja na to tak nie patrzyłem. Ja patrzyłem głównie na wygląd. Bo co, wy myślicie, że w LoLu liczy się charakter? No pogięło was chyba. Ja się wycofam na spokojnie do bazy, bo nic tutaj po mnie. Doskonale widzicie, że Graves też farmi, ale teoretycznie jest trochę behind, więc na siłę gra. Kupimy sobie pierwsze przedmioty, jakimi jest oczywiście obuwie maga plus jeszcze Dark Seal, bo dzięki temu jesteśmy bardzo łatwo w stanie stakować się po kolei, plus mamy jeszcze bardzo mobilną naszą postać. No i tego Yorika też moglibyśmy porobić, tylko że musimy wejść od pleców. Bo jeżeli wejdziemy tak po prostu od przodu, to marne szanse, że go zabijemy. Serio? Nadziałem się na to jeszcze? No co ty gadasz? Dobra, Illaoi powinna go zabić. Jak nie, to moja Q go podobija. Dobra, nice. To jest tak, że wygląd oraz gameplay. Gdy ktoś mnie spytał, co najbardziej cenię w życiu, to powiedziałbym, że ludzi. Szczerze, jak to początkowo czytałem, to nie spodziewałem się takiej puenty. Ale szanuję za nawiązanie do Asterixa. No i dobra, teraz jak nam mamy ereczkę, to widzowie są niebo lepiej. Wystarczy tylko podejść do przeciwnika. No, tylko Yasuo musi odpalić swoje kluczowe tornado. Siemano. No i elo. Jakim cudem ty mi to zabrałaś, ty? Myślę, że teraz jeszcze po raz kolejny możemy tego
Yasuo zabić, bo bardzo prawdopodobne, że on właśnie będzie tędy zmierzać. Nie mam pewności, czy go zabije, ale szansa może być na to. Teraz gościu nie posiada tej swojej... O kurde. Teraz gościu nie posiada swojego Windwalla. O właśnie, do tego go porobimy. Jak gościu by posiadał teraz swoje W, to na spokojnie byłby w stanie mnie porobić. A tak, to całe szczęście, że jeszcze Erkę Seny udało się wytankować. Jego też jest hutową. Dobra, to teraz widzowie, kolejna sprawa. Jaka postać z kategorii facetów jest hotową? Bo dużo osób akurat przytoczyło faceta, kiedy pytałem o kobiety. Tradycyjnie widzowie, którzy zawsze na opak wszystko robią. Dlatego spytam się z ciekawości. To jest generalnie top 1, jeżeli chodzi o faceta w LoLu. Mówicie, że Taric i mówicie, że Gragas. No, zaczynacie z grubej rury. Czyli widzę, że tutaj typowo nie chodzi o wygląd, a ambicje. A w sumie gameplay, różnorodność. Doceniam. Doceniam. Wydaje mi się, że raczej jeszcze Rocket Belta składać nie będę, ale na pewno pierwsze fragmenty już tutaj złożymy Medżajki. No i polecimy od razu w tango, czyli na bota, ewentualnie zdobędziemy Drake'a. Mam nadzieję, że w tym meczu będzie Infernal Drake, bo chciałbym, żeby chociaż trochę moje procentowe AP się jeszcze bardziej zwiększyło. Wymyśliłem build na Volibearze, który mega się sprawdza, ale nie wiedziałem, żeby ktoś nim grał. Słuchaj, to jest właśnie bardzo dobre, że wymyślasz coś swojego w LoLu. Wiadomka, no nie każdy gra to samo, co wymyślisz, ale jeżeli wymyślisz coś kreatywnego i ciekawego, to być może stworzysz jakiś trend, który będzie przytaczany. Ludzie tak bardzo często na Korei robią. No i nie ma co się dziwić, że jeden zagra, potem drugi, trzeci i tak powstaje meta. Naprawdę, tak powstaje widzowie meta w lesie. Meta w ogóle na każdej alei, gdzie tylko się da. Taric proste, Dr. Mundo to Hotuwa, Gragas Viego. No z takich totalnie umieśnionych facetów to faktycznie macie rację, że Viego, od razu mówię no homo. Tylko oceniam tak czysto, jak taka krytyka, wiecie o co chodzi. Ej, tą scenę możemy zabić. Odpalę W i ona tutaj podejdzie. Siema? Gdzie ona? Go ASMR, bo nie masz psychy? Jak to nie mam psychy? Słuchaj, u mnie ASMR jest na zawołanie. U innych streamerek to musiałbyś płacić, nie wiem, 50 zł za praktycznie powiedzenie twojego pseudonimu czy czegokolwiek. A u mnie to mówisz i masz. Scena mnie trochę kusi, bo jest mega squishy postacią, plus ma jeszcze tego, blue buffa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Totalne oro. A nasze aktualne stany AP pokazują 276 stacków, także super. I jeszcze dodatkowo posiadamy Inferna Drake'a do sfarmienia, także piekielnie się z tego powodu cieszę. Bo od razu nasze AP pójdzie jeszcze bardziej w górę i możliwe, że dobijemy dzisiaj 1200 AP, jeżeli złożymy wszystkie te przedmioty, które widzicie teraz na ekranie. Akurat fajne jest to, że przeciwnicy w żadnym możliwym względzie nie będą się poddawać, bo posiadajmy Yorika, który będzie nas chciał na śmierć zapuszować. Jeszcze będzie próbował inicjować walkę w jakimkolwiek kontekście, dlatego mi się wydaje, że możemy się na nim naprawdę bardzo łatwo farmić i szybko stakować swoje kluczowe przedmioty. No Mordekaiser z Pentakilla dla mnie wygląda tak średnio, ale bardziej epicki to jest Project Mordekaiser. Mi się bardzo podoba ta skórka. Właśnie, teraz mamy kolejne pytanie, widzowie. Jaka jest według was najlepsza skórka w League of Legends? Możecie przytaczać jakąkolwiek, czy to jest taka cringe'owa, czy to jest wasza ulubiona, czy jakieś takie inne rzeczy. No to możecie teraz powiedzieć, jaki jest wasz ulubiony skin i pytanie dlaczego. To właśnie chodzi o to, żebyście powiedzieli, dlaczego tak sądzicie. Raczej wydaje mi się, że jedni idą na ambicje, inni idą na charakter, jeszcze inni na wygląd postaci. No ty poleciałeś na wygląd. A to myślę, że Gragas akurat jest w stanie pokazać gołą klatę? No jest w stanie, jeszcze jest w stanie cię zmiażdżyć od razu. Snowmoon Kane, lubię ogólnie lora i wygląd. A, czyli proszę, jeszcze lore tutaj ma istotne znaczenie wobec skórek. To nawet nie wiedziałem. U Kayna to jest chyba lore odnośnie Darkinów, o ile się nie mylę, nie? Chyba coś takiego jest. Dobra, złożymy sobie teraz Shadow Flame od razu. Draven z dużym łbem, Draven z dużym łbem, Draven z dużym łbem.
Ja nawet pamiętam, że kiedyś był taki evencik, który idealnie podsumowywał to wszystko. Czyli grało się typowo Dravenem na każdej możliwej postaci. Piękne czasy. Mieliście takiego Teemossa, takiego strasznie malutkiego chomiczka. Mieliście taki wielki łeb Dravena. To były wspaniałe czasy. Szkoda, że takich eventów więcej nie ma. Tylko są jakieś durne Star Guardiany, które nie działają, albo są takim totalnym cringe'em. Elderwood Rek'Sai ma piękne połączenie kolorów i śliczny recall. I Sentinel Graves, jego RK spele mają mega fajny wygląd, trochę jak jakieś ornamenty złote. Przyjemnie się to ogląda, ten pokaz. Wow, że ty na skórki mówisz pokaz. Nigdy nie słyszałem takiego lepszego porównania. W sensie po części masz rację, że każda skórka to pewnego rodzaju pokaz, ale... Nigdy tak bym nie powiedział, serio. Nigdy tak bym przenigdy nie powiedział. Ari duchowego rozkwitu. Znam tą skórkę, ale tylko i wyłącznie z TFT. Nigdy więcej nie widziałem jej w grze. Mi się wydaje, że najlepsze skórki, jakie są dla dziewczyn, to chyba KDA. Zresztą nie ma jakichś lepszych eventów, które podkręcają, wiecie, walory tej postaci. I to tam Evelynki, czy jakichś takich innych rzeczy. Dlatego wydaje mi się, że KDA to chyba top skórek, jeżeli chodzi o taką serię. A numer 2 to chyba byłby... Czekajcie, nie chcę skłamać. Numerem 2 to byłby Project Mordekaiser. To jest tak ładna skórka pod względem animacji, że głowa mała. To się bardzo fajny skin pod względem przygotowania. Bardzo ładnie się prezentuje w grze. Jeszcze ta R-ka jest boska. Dobra, tego Yorika sobie ze spokojem zabiję. No co, jak on gra pod system bounty, to wiadomka, że dla niego to jest jak najbardziej worth, bo cały czas zdobywa i zdobywa złoto dla swojej drużynki. No gierka to jest i tak już, wydaje mi się, skończona, no bo raczej nie wydaje mi się, że tutaj ludzie mają jakiekolwiek szanse na comeback. Jeżeli mają, to jestem w stanie pozazdrościć. Grałeś kiedyś w Garry's Moda? Zdarzyło mi się czasami zagrać Garry's Moda z chłopakami i grałem typowo w Prophanta. To tak się chyba to nazywało. To polegało na tym, że się chowaliście i przemieliście się w te przedmioty. I tam się chowało w jakichś losowych miejscach. To było bardzo fajne, strasznie humorystyczne. Ja byłem też wielkim fanem, jak byłem dzieciakiem takim totalnie małym, to uwielbiałem strasznie mocno ten... taką serię o... Impera... Nie, przepraszam, nie u Impera, tylko u Mandzie i kolegi Inacego. I grał z ekipą w te Garry's Mody, Prop Hunty i tym podobne sprawy. Ja mogę niby baitować jakoś tam Yorika czy coś, ale wiecie co? Podejdę tak... Ona jest warta tylko 100 już widzowe. Nie wysłać ci pasy do konta ewentualnie, gdybyś mógł zagrać na low elo? To znaczy, ja tak nie gram, wiesz? Ja już przestałem handlować tak mocniejszymi kontami i przestałem jeszcze boostować. To jest element, który jest totalnie nieopłacalny. To jest serio, bo... Wow. Boostowanie ma to do siebie, że bardzo dużo osób w Polsce tego nie docenia. I na przykład jak macie, załóżmy tam na zachodzie, macie bardzo duże ceny, no to w Polsce są 4 czy jak nie 5 razy mniejsze. No i to nie jest do końca fajne dla takiego boostera, bo co? Siedzi dniami, nocami nad waszym sprzętem i ostatecznie guzik z tego ma. Dobra, trzeba kogoś wyłapać faktycznie, bo potrzebuję taki nadmiar gotówki. Ja mogę nawet umrzeć za to, a na dłuższą metę chciałbym mieć ten rekord AP. Aktualnie posiadamy, widzowie, 980 AP. I mam nadzieję, że po zdobyciu tego na żurtufa będziemy mieli praktycznie zaraz 1200. A jak Yorick zabija Kaisę, to jest fajne. W sensie dla mnie jest fajne jak najbardziej, bo mogę pomścić go. O, weź mi go daj, proszę. Drake'a to niech sobie weźmie, wyrąbane. Drake'a to niech sobie weźmie, a mi to tylko killet potrzebny. Kiedy zagrasz na jakimś brązie, bo bym zagrał? No stary, graliśmy przez ostatni miesiąc. Graliśmy na koncie typowo... brązowym, które żeśmy wzbili na ranking do platyny. Dlatego powiem ci w skrócie. Niestety te czasy trochę przeminęły. Dlatego było przez ostatni miesiąc patrzeć na moje poczynania. No i wejść odpowiednio w lobby i tyle. Dobra, mamy 1098 AP. Przez to nasze Q bije tyle. W bije tyle. E bije tyle. RK bije od 1100 do 2800. Bo jeszcze nie posiadamy kluczowego tego. Kluczowego eliksiru. To teraz koniec końców, w 30 minucie mamy 1169 AP.
Jest to rekord. Wydaje mi się, że tak, bo nigdy takiej liczby nie zrobiłem na Ewelince. Dlatego teraz zademonstruję wam prawdziwy przykład, jak taką Ewelinką jesteście w stanie one-shotować. I śmieszy mnie to, że mam perfekcyjne KDA i tylko 3 asysty. A zawsze jest tak, że jak gram taką postacią, to zawsze jest 11 killi, wiecie, tam jakieś 12 asyst, 4 deady, a tu ostatecznie tylko kille zdobywam. Jemano? Ej, serio? To chyba żartujecie. Dobra, znikiemy sobie na spokojnie, żeby się przeresetować. No ta dostaje one-shoty, wiadomka dlaczego. No pierdnęliśmy tego Yasuo, tak jak przed chwilą wspomniałem, no i widzicie, do czego byliśmy zdolni. Gościu dostał one-shotika. O, siema Yori. Ej, na Yorika to będzie ciekawe. Nie. Dobra, udało się, widzowie. Na koniec końców, widząc nasz rekord skoczni, zrobiliśmy prawie że 1200 AP, tak jak wam to wcześniej zapowiadałem. Dlatego ostatecznie co? Polecam wpisać kolejne propozycje postaci, jakie chcielibyście, abym przetestował dla was. Dlatego po raz ostatni zmierzmy sobie na mida. No i spróbujmy znaleźć tutaj jakąś losową walkę, która umożliwi mi jeszcze przywrócenie moich cennych staków, o ile taka walka jeszcze nadejdzie. Skalowanie się RK Pajka, chyba ono się skaluje co zabójstwo, albo źle zrozumiałem. Tu chodzi o postacie skalujące się typu, wiecie, tresze, jakieś takie, wiecie, czempy w stylu hej, stakuje się do samego końca gry, bez żadnego jakiegoś limitu większego. O, przeżyłeś. Trochę sadgę. Nasza pasywa jest tak OP. Zobaczcie, jak my się szybko leczymy teraz. Dobra, prawie że full wystakowane. Ponad 1000 posiadamy. Także cyk. I łącznie ze statystykami 27-1-4 kończymy to spotkanie. KDA jest ogromne. Nasze AP tak samo. Także przejdźmy do podsumowania. Jak wrażenie po AP Ewelince? Są bardzo dobre. Ponieważ ta postać robi naprawdę spustoszenie, jak zdobywa pierwsze 3-4 przedmioty. Tak, gada, nawet zdobywa Ultimate'a, to już jest broken. I ten graf to idealnie udowadnia. I to jest idealny dowód na to, że Ewelinką jesteście w stanie kierować gierkę 1-9 bez żadnego większego wkładu, bez żadnej większej mechaniki. Wystarczy się tylko i wyłącznie dobrze pozycjonować. Także dziękuję serdecznie za oglądanko. Polecam subskrybować kanał, aby śledzić na bieżąco kolejne moje produkcje, pozostawić łapencje w górę dla zasięgu, bo są naprawdę dla mnie przydatne, a także wbijajcie częściej na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu kontenty bez żadnych cięć. Także do zobaczenia następnym razem. We'll be right back.